Specjaliści z zakresu górnictwa zbadają okoliczności wypadku, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w kopalni Staszic w Katowicach. PGG potwierdza, że nad ranem służbom ratunkowym udało się dotrzeć do ciała mężczyzny, którego poszukiwania trwały kilka godzin. Te rozpoczęły się po tym, jak przodowy znalazł na przenośniku ścianowym niezidentyfikowaną część ciała. Fatima Orlińska. Znaleziono również przedmioty należące do pracownika. Akcję poszukiwawczą zakończono o godzinie 6:30 rano. Do wypadku doszło na poziomie 500. To w jakich okolicznościach doszło do śmierci 48-latka i co poprzedziło tragiczne w skutkach zdarzenia, bada teraz Okręgowy Urząd Górniczy i Państwowa Inspekcja Pracy. Jak przekazuje Polska Grupa Górnicza, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Tutaj nie odnotowano żadnego wstrząsu, który poprzedzałby ten wypadek. Tuż po godzinie 3 w nocy dyspozytor otrzymał informację, że w pobliżu przenośnika taśmowego znaleziono dyskietkę, hełm i lampę należącą do jednego z górników. Natychmiast rozpoczęła się akcja poszukiwawcza i akcja ratownicza. Te okoliczności tego wypadku są teraz badane. To nie była duża odległość, natomiast nie mamy jeszcze wystarczających szczegółów, aby stuprocentowo powiedzieć i potwierdzić to, co się stało. I choć potocznie utarło się, że okres jesienno-zimowy, zwłaszcza ten przed Barbórką, zbiera w kopalniach żniwa w postaci katastrof, to praktyka tego nie potwierdza. Faktycznie zmiana pory roku i tym samym ciśnienie atmosferycznego może przyczyniać się do powstawania tąpnięć. Jednak średnia tego typu zdarzeń w grudniu jest zbliżona do tej w pozostałych miesiącach. Rzeczywistość jest taka, że do tych katastrof górniczych, do których doszło już w historii górnictwa, dochodziło w różnym okresie roku. No chociażby tutaj przypomnę, że z ubiegłego roku te katastrofy Pniówek i Zofiówka miały miejsce w kwietniu, natomiast w roku 2018 katastrofa w kopalni Zofiówka, gdzie zginęło 5 górników, doszło do tego w miesiącu maju. Tak więc, no mówię, nie ma to pokrycia z rzeczywistością. Poszkodowany 48-letni górnik pracował w kopalni od 9 lat.